Siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w nowej serii. Nowej serii was witam. Będziemy ogólnie tutaj w towarzystwie Tawixosa, Rudego. Jak tam chcesz, majster, żeby cię nazywać? Rudini. Rudini. Nawet ma Rudy. Trochę jak Houdini, ale nie uciekam. No i będziemy sobie tak pykać w GTA Online. Tutaj Rudy jest... Po prostu dość mocno też nas tak jakby wprowadzi świat tej gry. I zaczynamy. Jakie ogólnie są dzisiaj plany? Plany? Najpierw pojedziemy do ciebie do garażu, pokażesz co tam masz. Później pojedziemy do mnie, do któregoś z garaży, zobaczymy co ja mam. I chyba na początku może zrobimy jakąś misję, a potem chyba na padzik zrobimy. No dobra. Jeden. No to co, ja prowadzę, czy ty chcesz prowadzić? No w sumie daj, ja poprowadzę. Dobra. Tylko zamknij maskę, bo ci urwę. Le, to było M. Pojazd. Bo jeszcze... Nie wiem, czy nie musisz wysiąść z auta. Nie muszę, ale okej. Pojazd. Drzwi pojazdu. Na dole. A są. To znaczy... House? Tak. Okej. Ogólnie zobaczymy, czy wam nowa seria przypadnie do gustu. Ja jestem podjarany. Już planowaliśmy wcześniej ogólnie w to grać. Ale też nie było czasu, żeby się zgadać dobrze. I ogólnie osoba, która ze mną będzie nagrywać GTA, była pierwszą osobą, która miała ogólnie grać ze mną w Minecrafta. Ale doszliśmy do wniosku, że GTA będzie ciekawszym rozwiązaniem. Dodatkowo do Minecrafta już mam osobę. Na pewno soboty... Tak, serie będą... Odcinki będą się ukazywać w sobotę. Najpierw na Twitchu, potem będę je montował na YouTubie. No i środę... Właśnie, środę. Sobotę mam zarezerwowaną na GTA. Tak się dogadaliśmy. No i widzisz. I dobrze będzie. Tak się właśnie dogadaliśmy, żeby mniej więcej właśnie Rudy miał czas. No i podejrzewamy, że tak w okolicach miesiąca jeszcze dołączą do nas dwie osoby, więc wykonywanie tych trudnych misji będzie naprawdę według mnie OP wtedy. Rudy, chcesz jakieś... Zobaczymy, czy będzie OP. No to ja mam ci tu komentować, co to YouTube jest. No za niedługo tak. No fakt, za niedługo tak, no. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do mówienia bez sensu. W sumie nie, to ja robię cały czas. To robimy cały czas, jak to jest zresztą... To wiecznie pierdoli. Oj tam. O, chciałem powiedzieć, jaki się jazda tym autem podoba, ale widzę, że już kurwa maski nie ma. Oj tam. Wyku, gdzie ty zaznaczyłeś? No penthouse, wiesz prosto. Tam, no gdzie jest kasyno. Serio, ty tam masz? A garaż gdzie masz? Garaż mam jako penthouse. Ja pierdolę. No ile ja grałem? Ja mam trochę gotówki odłożone, ale ja nigdy nie potrafiłem w to grać. Człowieku, ja po prostu snajpiłem. A to ja ci muszę teraz zaprosić ogólnie do środka, nie? Tak, kurwa, gdzie jestem? Tu jest wjazd do garażu, nie? No. Ja muszę chyba i tak zaprosić. Dobra, czekaj, wysiądę. Ja mam jakąś drużynę utworzoną, czy nie? Nie, po prostu. Wejdź z znajomym ekipą. O, i teraz jest git. No ja mam może 5-6 samochodów. Ja te wszystkie samochody tak naprawdę to brałem i... Jak to by powiedzieć? No ty masz kurwa wszystko niebieskie. No bo taki miał być domniemany kolor. Ja nie mam kolorowych. Zaraz zobaczymy, jakie ty masz auta. Dobra, Banshee jest. Kuruma opancerzona. Tym się fajnie jeździ, kurwa. Jak mi się tym autem fajnie naprawdę jeździ.
Tym? No. Szczerze? Podziękuję. Tu? To jest auto, którym jeździliśmy przed chwilą. Nie. Jest to? Nie. Ja Oraklem Driftem. Chyba Oraklem Driftem, jakoś tak się tam to auto nazywa. No to pojedźmy tym. Jechać? Dobra, teraz ja prowadzę, a ty mi zaznaczysz mi. Dobra. No, pojedziemy wsiadaj. Pojedziemy do mojego garażu, gdzie coś mam. Bo mam dwa garaże jeszcze dodatkowo. Czekaj, zaznaczę ci. Mam dwa garaże dodatkowo, gdzie jest pusto, no jak na razie. Kurwa, zaznacz się. Mam nadzieję, że gra nie jest tego. O Jezus, Bruce, a? Nara. Gra nie jest głośno. Odpowiednio jest po prostu przygłoszona, że nie będzie przeszkadzać. No nic nie zaznaczyłeś na razie. No, wiesz co, coś mi nie działa, zaznaczenie po prostu. Ja to przez M zaznaczałem. Pamiętasz GPS. Na pamięć nazwę z tych garaży, to by... Brak. GPS brak, więc... W sumie wiesz co? Zróbmy inaczej, weź wysiądź. To i ty pojedziesz do tego garażu? Ja poprowadzę. Aha. O. Oj, chuj, miałem pełne życie. Kiedyś. I teraz zobaczmy, czy ja mogę zaznaczyć. Może być tak, że po prostu... No, ale ja przecież byłem jako kierowcą, nie? No czekaj. Bo pasażer cię wziąłem i tego Tak, tylko że to był twój samochód. To na tej zasadzie działa. Boże, to nie hamuje, uff. Trochę mocniej... auto, którym jechaliśmy. Też tutaj i tak jest trudno porównywać, które auto jest szybsze, a które jest wolniejsze tak naprawdę. Jest taka górna granica, a wszystkie potem jadą identycznie. Nie. Nie, wszystkie jeżdżą inaczej, wiesz? Bo przy pewnej prędkości zaczyna ono się trząść. Widzę, że tym autem jeszcze w nic nie pierdolnąłeś. Ogólnie też radio z gry musiałem wyciszyć, bo boję się. Wiem, że to niby gra dodaje te stacje radiowe i tak dalej, ale podejrzewam, że i tak prawa autorskie nam by się wtrąciły. Nie, prawa autorskie powinny być akurat, jeżeli chodzi o stacje radiowe w GTA. Ja mam całościowo radio wyciszone, bo mnie wkurwiało. Ja też po prostu chciałem zrezygnować, bo jeszcze by coś... tutaj i tak dalej by się okazało, że po prostu to go przegłusza. I tak mam grę wyciszoną w miarę, to znaczy na połowę. A nie wiem, czy i tak gra nie będzie za głośno. Dlatego mówię, jeżeli są jakieś osoby tutaj na streamku, które nas na żywo oglądają, niech dadzą znać, że gra jest wystarczająco wyciszona, nie przegłusza Rudego. A, to już jesteśmy na... No? Chciałem, że gdzieś dalej nie prowadzisz. Teraz zobaczymy, czym on tutaj dysponuje. Ja nie mam dużo pojazdów, bo ja inwestuję bardziej w... jeden, dwa. Dobra. Teraz pytanie, jak ja mam cię kurwa zaprosić? Powinno ci wyskoczyć. Kurwa, i wyszedłem. Dobra, no to będzie nie ogarno. Wiadomo, nie? Start. Okej. Ty, ale ty musisz podejść pod drzwi garażu. Ja podeszłem pod drzwi. Tylko musisz przy nich stać. Okej, no teraz to już nie wchodzę, praktycznie wchodzę. Dobra. I teraz kurwa co? Puśćcie mnie! Cicho, myślę. Czekaj. Zadzwoń do garażu. O! Zadzwoń do Dałeś? Puść PLO4, dobra.
Okej, jesteśmy. O Jezus. Kurwa, te białe garaże. To są pojazdy moje, częściowo i częściowo pojazdy Oli. Typu na przykład ten motocykl. 3 miliony, ale jest git. A, to ten z takich tego. Chyba taki film kiedyś. Tam cyber, racing, jakoś tak chyba. On, dziedzictwo. O właśnie, bez kitu, tak się ten film. Te auto masz opancerzone, tak? To tak samo działa jak Kuruma, rozumiem. Nie, działa inaczej. Ono nie jest opancerzone, ono jest tylko, wiesz, stylowo, styl ma takie opancerzenie jakby, nie? Tutaj te auta są za darmo, więc wiesz, tu jest product placement. Okej. Tutaj tak samo. Okay. Auto to jest z tych aut latających, tak? Że potem to się tam skrzydła może z nich rozłożyć. A, i nim chyba pojedziemy. Dobra, ale poczekaj, bo jeszcze tutaj mamy do obejrzenia. Co on? Ty też? Masz Banshee, masz Vortexa, Duke of Death. No, ten jest akurat jeden z szybszych, które mam. Bo mówię, że ja nie inwestuję za dużo. Może dzisiaj jakieś auto kupię, ale nie jestem pewien. Prędzej bym wolał rakiety do tego zamontować. No dobra, no to lecimy tutaj tym autem. Mówię, lecimy, no a nie jedziemy. Nie mogę do niego. Możesz dopiero jak ja wsiądę. Ja masz aktualnie rakiet. 280 tysięcy. Dobra, pytanie. Biuro masz? Biuro... Zaprowadź mnie do swojego biura, zobaczę czy ja mam biuro. Tutaj. Dobra, to nie mam. Jak mi się na niebiesko pali, to chyba znaczy, że nie mam tego biura. Żebym to ja wiedział. Musisz podejść zobaczyć. Za pomocą menu interakcji może... Teraz do tych drzwi muszę podejść. Świeci. No dobra, czyli nie masz biura. To biuro mogę ci powiedzieć tak, w biurze możesz, masz tam kilka różnych opcji. Wejdziemy, ja cię zaproszę, pokażę. Prawdopodobnie będziesz musiał domofonem znowu zadzwonić. Ale to chwila, bo ty a nie. Musisz... To tak samo mnie... Pendgar. No widzisz. O, zło... Taka nazwa. No i to jest biuro, nie? Ogólnie tu masz typa, który ci załatwia jakieś tam rzeczy, ale on cię nie interesuje, bo to jest jakiś przybłęda, którego musisz przygarnąć. Do alkoholów to się nie zbliżaj, bo to moje. Alkohol. Jej! Tutaj. Możesz się napić whisky, w razie W, jak chcesz. Kurwa, ja whisky za... A, czy... W GTA mam moc. No w sumie racja. I tak, tu masz komputer, nie? Komputer, gdzie ogólnie ja mogę tu wejść, rejestruję się wtedy jako prezes, w sumie mogę się zarejestrować i są tu dokładnie trzy opcje do wyboru, czekaj, gdzie ja to można robić. Sekretarka. Masz, są trzy opcje w środku. Fajnie by było, gdybyś miał biuro, to bym mógł ci pokazać mniej więcej, jak to działa, ale jest tak. Znaczy, specjalne ładunki. Że... Co ty masz teraz na tym? Widzisz na przykład trzy okienka, tak? Widzę aktualnie okienko ogólne. Mocno, tak jakby punkciki. A, no dobra. Czyli widzisz ten, magazyny. Jest tak, możesz paczki, czyli kokainę, narkotyki bądź coś takiego, ściągać i sprzedawać. Za to zarabiasz bodajże 10 tysięcy za paczkę. Nie są to duże pieniądze, ale jak na start wystarczy. Tylko, że no tak, biuro kosztuje ponad milion. I później musisz jeszcze wyłożyć na magazyn tych. Magazyn, ja mam najtańszy magazyn, to on kosztuje w granicach 150 tysięcy. Później możesz kupić sobie kolejny magazyn, zależy gdzie, to kosztują po 400, 300 tysięcy, coś takiego, nie?
Ale to jest, mówię, mało opłacalnym jest to zarobkiem. Bardziej opłaca się robić pojazdy eksportowane, gdzie niestety musisz mieć więcej, bo musisz mieć drugi milion, ponad milion zainwestować w pojazdy. I masz trzy możliwe kategorie pojazdów. Pojazdy zwykłe, takie standardowe, średnie i pojazdy wysokiej klasy. Najbardziej się opłaca pojazdy wysokiej klasy, bo za zajebanie tego pojazdu, sprzedanie go u dealera, zarobisz 80 tysięcy. No a to się robi w granicach 5-10 minut, nie? Tylko że... Ewentualnie teraz aktywuję. Czy... No dobra, no to aktywuję. Ale nie, ale chyba musisz... A, ale to spokojnie. Prezes SecuroServe. Czekaj, to ja chyba będę musiał, kurwa, jednak anulować to. Jeżeli tego, to chyba nie jestem zatrudniony, to pewnie ta misja też skoczy, nie? No właśnie, taki, kurwa, stań z tego... Nie, pierdolę, moja postać jest leniem, jak ja w realnym życiu. Prezes. No tak, nie mogę zwiększyć liczebności potrzebowania. Dobra, chodź. Zniszczymy ten pojazd i po prostu zrobimy to tak. Opuść biuro pojazdem. Nie. Na dach. Zostawię. Jesteś sam od ciastek. Tak. Chwila, że... jesteś na dachu? No na dachu jestem, żeś teraz nie dziabnął. No Tomasz, wchodź, ja się trochę podniosę. Siadaj. Lecimy, lecie! Dobra, jestem w środku. Dobra, i opowiadaj, jak ten przebieg misji wygląda? Lecisz? No, grałeś w GTA San Andreas? W San Andreas grałem. Dobra, jaką masz pierwszą misję? Zajebać rower, tak? No to tutaj masz taką misję, że masz zajebać samochód, więc... Dużo się nie zmieniło. Trochę drożej. Ale nie jest źle. Okej. I tak. Tu jest samochód, który szczerze nie będę niszczył, bo kurwa on jest drogi jebany. A co teraz, mam się przygotować na strzelanie do nich, czy jak to wygląda? Nie, to jest po prostu takie, wiesz, zapomniałem, jak się tym steruje. Co, wylądujemy? Bardzo bezpiecznie lądujemy. Wysiadaj. I tak, trzeba zajebać ten samochód. I tak, tu są ochroniarze. Można ich się pozbyć. Wybierasz drogę, żeby się pozbyć? Wiesz co, najpierw to ja wybiorę drogę, żeby się nakarmić. Chowaj tą broń. Spoko. Aha, dobra, czyli tylko dwóch ich jest. Nie, ich jest więcej. To się nakarmię tutaj, z boku. O. Tyle było ze mnie. O, ze mnie też. Okej, okay, jestem dobra. Gdzieś na dole teraz. Nie? Chyba widzisz. Lol, mocni są. Ja też kamizelki nie mam. Teraz staram się pościągać tych. No ja sobie snajperkę wyciągnę. Właśnie, to jest chyba najbardziej logiczne rozwiązanie tu. Tylko gdzieś zaraz nie zaskoczą tu. Coś tam zdjąłem. A widzę, że ty się w chuj blisko wziąłeś i zrespiłeś. A dole tej całej góry. No ja się tam u góry zrespiłem, nie? Ładują. Do mnie ładował. No i już mnie policja nawet goni.
zmienić przycisk od myszki. To pany, ja w GTA nie umiem grać, więc wybaczcie mi ewentualne lamienie. Tylko w to się nie da nauczyć grać, po prostu grasz. No wiesz. Sorry, tak pane. Aha, to tutaj było. Ja w drugą górę celowałem. Dobra, to co, wsiadamy? Tak. Otwórz drzwi. Nie możesz wsiąść? Nie mogę. Kurwa, pojazd. Dostęp do pojazdu. Wszyscy. No chyba, że aktywowałeś tą misję i ta misja jest tylko na ciebie aktywna i na Dalta nie mogę. Wszyscy. Kurwa macie. Najprawdopodobniej wszyscy. Tak będzie. Spróbuj. Naciskam F. Dobra, to bierz helikopter. Jest ten helikopter. Dlatego muszę dobrze sprowadzić na... Ewentualnie no. Zaraz jakiś pojazd zaje. Dobra, zajebie jakiś pojazd, bo to... Dobra, ty zajebiesz pojazd, ja pojadę do magazynu, odstawię to i zaczniemy to jeszcze raz tą misję. Okej. Spróbujesz mnie... Spróbuj mi jeszcze raz dodać. No, w trakcie misji nie mogę, bo mi wyświetliło. Chowam, bo zaraz zwykle bywa. Oczy mi. Już do kogoś strzelam, zaraz policja zacznie go. Chodź szybciej. Nawet mi wyskoczyło, że zajebałeś pojazd i tego ja zajebać. O, za to ty na przykład jak ja zrobię pojazd i dostanę na przykład wysoką klasę i ty go zapierdolisz mi i dostarczysz do siebie. Za to ty dostaniesz hajs, nie? Więc nie ja. Mówię, możliwe, że ja mam to powykupywane, tylko ja tak naprawdę sam to nie wiem. Jedzie. No, nie zabili, więc... A co, pojazd nie wraca na miejsce, tylko będzie tam, gdzie zostaje zajebany. No, będzie tam, gdzie właśnie zginąłem. Utrzymasz się mniej więcej tego, tej pozycji, żebym cię mógł chociaż dokonić, że potem za tobą jechać jakby to? Okej, okay. Teraz też mnie goli. Dobra. I ten helikopter ciebie nakurwia? A. Czemu ty do mnie kurwa strzela? O, ty jesteś? Nie. Ja teraz zastrzeliłem ten helikopter. No dobra, możesz jechać. Policja. No to ja jestem, to ja jestem. Wsiadaj do tego auta. Ciężko jest. Duże zniszczenia zrobili mi w tym aucie. Jeszcze mnie nakurwia. Dobra, ja zginąłem. Dobra, taki ptaszek to znaczy, że dostarczyłeś to, tak? W telefonie bodajże. Jaka premia? Premia do wypłaty 10%. Posiadanie biura tak, magazyny 2. Dobra. Od dzisiaj jestem złomiarzem. Chyba lecisz. Kurwa. Ty i te twoje bezpieczne lądowania, nie? Dobra, privet szefie.
Dobra. Ja z Ukrainy już przyjechał tu. O, ale daleko tak nie jest. Nie wiem, bo... Chyba z auta. A nie, z auta można. To jest akurat, bo... Muszę dodać rakietę do tego samochodu. Ja już też weszłem do siebie. Wydech, hamulce. O, hamulce można dać lepsze. Tylko 20 tysięcy. Progi, spoiler, skrzynia biegów, turbo, broń. Dobra. Zajebać temu. Czekaj, jeszcze tylko lakierowanie dodatkowy. Tylko pytanie, podstawowy jaki jest tu? Brudny? Nie, bo to z Olą wybieraliśmy kolor i chcę, żeby zderzak był w tym samym kolorze, ale nie wiem jaki to był. Metaliczny to był. Chcę ten zderzak pomalować. Wiesz? No dobra, to nie będę. Opuść. Ciebie też wywaliło? Nie. Kurde, to wyjdź z tego. W ogóle ja dostaję punkty do... Dostajesz, no możesz nabić. Już odleciał. Nie, akurat mnie tu wywaliło. Żebyś teraz na mnie nie wylądał. Może to specjalnie robisz, cwaniaku. Chciałem. Chciałeś, już ja wiedziałem, że ty chciałeś to zrobić. Dobra, jestem. Dobra, lecimy do biura. Nie, wyświetli mi, czy wejść ten. Dobra, tylko tak z penthouse. Widzieliście, moi drodzy, ja mam do dyspozycji tylko penthouse. Więc mówię, tutaj Rudy nas będzie prowadził. Połączyłem do ekipy złomiarzy. Ciekawe, czy teraz ja mam dostęp też do tego komputera. Nie, akurat do komputera mam ja jako prezes. Korzystaj z kompa. Zaloguj. A, tu... Ale ten, namierzmy pojazd po prostu i zapierdolimy go, ale nie będziemy go sprzedawać, bo w sumie po co? Teraz wyświetliło ci na dole, nie? Jo. Jakiej klasy pojazd? Dostać Kunkui Blackfin. Klasa? Dobra, jaki? Wartość. No to wartość średnia, czyli klasa średnia, czyli nawet się nie opłaca tego sprzedawać, ale warto zbierać. Bo jak zapełnisz wszystkie sloty w tym magazynie pojazdów średnich i niskich, to będą ci się respić same wysokie. To jest taki dość fajny trik. Dobądź Carbo Boba. No niestety. Carbo Boba to się akurat fajnie się...
R-ka, ale chyba nie. Myślę, że czasami celanych nie przydałby się. Dama? Gruma. Już mi się z Naruto skojarzy. Tam jest bezpiecznie, widzę. Pilnują żołnierze, jak wjedziesz tam na dół, nie? Więc to trzeba zrobić tak. Już nas policja goni. Czyli... To będziesz walił z rakietki? Do nich strzelam też. Dobra, jeszcze jeden. Wszyscy, dobra, to szybko wysiadamy i wsiadamy tutaj. Aj. Pytanie, ja lecę czy... Powiem ci, że nawet nic nie zabrali obrażeń. Nic, no będziemy po prostu walić tutaj. Chyba, że ktoś z osoby na tego na czacie mi pomoże i powie, jak zmienić pozycję w samolocie i się przenieść. Pytanie, czy on jest na tej platformie, czy na tej drugiej? Na tej drugiej. Wydaje się, że na tej, na którą teraz lecisz. Na tej? Tak. Faktycznie no. Już do ciebie walą. Wiem. O, ja nie mogę, niestety. Jeszcze. Jeszcze? Dobra. To mój pistolet mama. Tego. Dajcie, bo... Ty postrzelibicie? Nie. Ale... Dobra, z tamtej platformy zniszczyłem. Daj. Dobra, już mi strzelaj. Teraz będę tą helikopterę nas gonić, więc lipa trochę. Ale już masz ten cały pojazd? Tak. Jaką fajnie dynda. No dynda, dynda. Najlepsze jest to, że mógłbyś do niego normalnie wsiąść. Nie naciskają sef? Nie, tak nie wsiądziesz. No i gonią nas helikoptery, więc jak możesz, to strzelaj do nich. Helikoptery! No trochę chujowo, bo z tyłu akurat nie mogę wycelować. Ale są pod nami. Dobra, no ustawcie się z boku, ja was teraz wyjaśnię. Masz. O teraz. Teraz jeden już powinien. Dobra, ja już jeden dostaję, jest to. Już wyeliminowany. Nie, dobra, to widać tego, nie kierowcę, tylko do drugiego. Tak, ja bym was wyjaśnił. Dobra, oni nawet nie nadążają. O, o. Wycoleć bezpiecznie.
oni lecą jakby chcieli, a nie potrafili. Postarczymy to auto i zrobimy sobie napad. Okej. No to mniej więcej się zmieścimy w tej godzince, może trochę zabędzie. Ja i tak wam potnę ewentualnie takie nudniejsze momenty. Typu latanie i tak dalej. I będzie tak naprawdę tylko właśnie odbijanie i tym podobne. I strzelał, a nie pierdolił, kurwa. Chciałbym strzelać, ale nie mogę. I lecą chamsko za nami. Dobra, to zrobimy to inaczej. Wiedziałem, że to zrobisz. Jeszcze, o. Ty, uważaj. Tam leci jakiś inny pomarańczowy samolot za nami? Nie. Pokazuje na mapce. To się wyświetla ten, nasz. Dobra, dwa klocki naprawy to tak źle, co? Nie, akurat to jest mało. Tylko pytanie takie. Gdzie tu zaparkować? Gdzie tu się nie wpierdolić? O, zerwało ci się. Nie, ja go zerwałem. Ja też chcę wysiąść. Doń. No chyba zrezygnowali z lotu, wiesz? Aha. Ja mam samo namierzające i mi nie na... Nie widać ich. Dobra. Dostarcz auto. O! Debil, kurwa. Zeszedł z tego. Skacząc na górę. Sobie wieć nim, nie? Z tej strony. Muszę dostarczyć. To se pojeździłem. Zapłacono 625 twoich rachunków. Twój asystent otrzymuje od ciebie 300 dolarów dniówki. Ogólnie takie pojazdy są tutaj, nie? I wszystko to są chyba średnie. Czyli ty po prostu zbierasz te średnie? Nie, po prostu później ci wrzuca tylko dużej klasy pojazdy. Wysokiej. Dobra. Tym latającym, bo kruma ci się nie przyda akurat. Wchodzimy z gara. Tak. Ostatni motyw dzisiaj na tym streamku. Ty, majster, już wyszłeś? Tak. A dobra, już. Kurwa, nowa kurtka dopiero co kupiona, już cała poplana.